Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł, ale to już pewnie wiecie. Niestety w tym nagraniu popełniłem pewny błąd, ponieważ jakimś cudem zmienił mi się mikrofon na mikrofon z kamerki i jakość dźwięku nie będzie taka, jakbym chciał, więc z góry was za to przepraszam, ale myślę, że materiał jest godny obejrzenia, więc zapraszam was do oglądania. Siemano. Cześć, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Ark Survival Evil. Ze mną jest Paweł i Diabeł. Będzie naprawdę super. Nie, ja pojęcia co powiedziałem. A ja powiedziałem wszystko dobrze. Ale nie, bo słyszałem, mi się język poplotał i coś takiego. Słuchajcie, to jest oszczędność czasu po prostu, to jest oszczędność czasu, nie? Po co robić wstęp? Wszyscy naraz zróbmy, nie? Tak, to jest dobry pomysł. Ja idę do drzewa. Z nami gra Iron Man, prawda? Tak, ja jestem Iron Manem. Ogólnie jest taka zasada, że chłopaki sobie tu się rozwijają powoli, a ja pilnuję tu porządku i będę im pomagał ewentualnie tejmować jakieś zwierzaki i inne takie. No, taki nasz ten, znaczy, wiecie. Ze zwierzakami to będzie ciężko. Bardzo po prostu. Dino żarła. Żarła Dino. Ja tu zostaję z Frankiem, także będzie dobra zabawa. No, plan na dziś jest taki, żeby rozpocząć powoli budowanie w naszej bazy. O, Paweł, jakbyś się odsunął, bo tu przeszkadzasz tak, mi w budowaniu. Coś, tak, teraz? O, tak. Chcemy zbudować bazę, jakieś tam podstawowe narzędzia, no i przede wszystkim dociągnąć wodę na górę, żeby móc podlewać sobie już uprawy. O, widzisz jak ładnie tu jest? Patrz. Widzisz to? Czaisz, ogarniasz? Paweł. Pięknie. Uszanowanko. Tak. Nikt ci się tu nie wkradnie, pełna profeska, ja Plaga naprawdę bym ci piątkę za to przybił. Bo jesteś jenuszem architektury, tyle ci powiem. Dzięki. Tak, szczyt techniki dosłownie. Próbowałem tych słów. Tu będzie cały budynek stał kiedyś, ale najpierw potrzebowałem kawałka podłogi, bo te dwa elementy nie można ich stawiać na ziemi, tylko muszą być na podłodze już. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie ten. Będzie Zypisko. San Francisco. Dobrze. To tu musimy wodę dociągnąć, no ja się tym zajmę właśnie. Dobra, właśnie muszę to ja zobaczyć. Ja będę, wiesz, tam agresywne pterodaktyle tutaj ściągał, będzie co. Pomóż ci zejść, Plaga? Nie, dzięki, dam sobie radę. You can do it! Dobra, i to muszę tam z samej tylko dołu dociągnąć na samą górę. Mam, i pewnie się nie masz tetę? Będę musiał biegać dookoła, wiesz? Bo tu jak raz spadnę, Ej, tu muszę lecieć dookoła. To teraz Iron Man, wiesz, Iron Man, lecę po mojego przyjaciela. Pterodaktyla, będziesz mnie latał. No. O, będziesz mnie latał, świetny pomysł. Będę cię latał, przelecę cię, Plaga. Super. O, oh, fuck. Z tobą, dalej. Odrzucisz mnie. Niezręcznie trochę. O, Szanklot, odam! O, spadłem na dół. Okay. Ale spoko, mogę tu na razie zostać. Tu ogarnę, co trzeba zrobić. A ty to widziałeś? Ten? Ja byłem? Nie widziałeś. Czekaj, bo próbuję Szanklota. 7? Zaraz do was podlecę. Jak się tak położyłeś, Plaga, ja się mogę położyć na tobie, wiesz, tak gdzie mi to wyglądało. Aha. A to znam, spokojnie, praktykowany już. Praktykowany już? Tak, w ogóle jak się położysz w łóżku, to cię nie widać, nie? Tak. Przyszłościowe, jakby wiesz, jakaś inwazja była czy coś, nie kładzie. Ło, patrz, buduję! Widzisz to? Widzę, nagrywam. Trzymam kamerę, nagrywam to. Ło! Pleniu! Halo! Ja muszę to zrobić jeszcze jedno. Ej, możesz mi przynieść kamienie, Paweł? Ja ci mogę zrzucić na głowę jakieś, jak chcesz. Tak, rzuci na głowę kamienie, dokładnie, byś mógł. Wiesz co, tutaj nie mam. Okej, to ja idę na górę w takim razie. Okej. Próbuję kamienie tutaj. Pytanie, mamy kamienie w skrzyni, czy nie? Powinny gdzieś tam jeszcze być. Nie? Jak coś ja mam, mogę wam pomóc zbierać. Okay. Tylko muszę się odciąć, ale zaraz tu będzie. O, jest. Próbuję dosłownie 21 kamieni. Mamy metal, to widzę. Może się uda to zbudować za jednym razem. Oj. Pierwsze, co troszkę wolniej biegam, ze względu na to, że mam za dużo kamieni teraz. Dobra. Ja czekam. Zaraz do ciebie dojdę, zaraz ci dam. Ło, ale ładnie to wygląda już. Dobra, będzie Plaga, woda. Ja ci miałem gdzieś podwieźć, nie? Ja to za chwilkę. A w sumie możesz mnie wziąć na górę, no? Czekaj. Zrzucić to, czy nie? Nie, to poczekaj, już mnie weźmie do góry, to że to nie spadło gdzieś do wody. No właśnie. Gdzieś tutaj widzę jakiś. Ej, to jest mój dilos w ogóle. Jesteśmy przy rzece, tam gdzie budowaliśmy rury. No tam gdzie patrzałeś na nas. Tam na dole. Tak. Czy ja jestem ślepy, czy? No chyba tak, bo my cię nie widzimy. Aha, nie, to było szanowanko, dobra, widzę cię. A nie, to jest kijek! No dawaj, jestem przy kijku. A, tutaj. Tak, łapaj mnie na górę. O, dzięki! I tam do Pawła mnie wrzuć, na górę. Pyk. Tutaj. Pięć złotych. Gdzie? Ło, gdzie jest BHP? Poproszę te kamienie.
Kamienie? Proszę bardzo. Ty BHP masz! Zasady BHP, proszę bardzo. Gdzie są te kamienie? Przeleciały cię, wiesz? Jeje. Dorzucę ognia trochę, znaczy w sensie metalu, bo tam coś się znalazło jeszcze. Dobra. Okej. Mogę budować dalej. To już on wam. Czyli ogólnie chcecie sobie farmę jakąś ładną zrobić, tak? Tak. Też chyba tam nie dostanę nawet i tak stąd. A ciekawe, czy by się dało zrobić tak, że ja bym cię rząd pod bandanem moim złapał i byś jakoś próbował w locie to tegować. Nie. W locie. Nie, ja podziękuję. Wiesz, brzmi naprawdę ciekawie, ale myślę sobie, nie, może nie dzisiaj. Kurde, ja byłeś już Januszem, no teraz musisz stracić niestety to miano. O. Chciałbym w tą stronę to pociągnąć, nie wiem, czy się da. Mały kopicka. Dobra, niech to będzie tu. Bardzo, bardzo śmieszne. Czekaj. No to czy ty masz plecy, bo to ja nie widzę. Córka odwala, plaga. Jest złe ludzie, no. Nie, no, ale z przodu plecy, z tyłu plecy, no. Ale czapka plaga, ładna. No jak mogłeś, no. Ale czapka ładna, to ci trzeba przyznać. Tak. To jest czapka? Myślałem, że to majtki naciągnięte na głowę. Takie. Survival, nie oceniaj. A nieważne, najważniejsze, żeby było na głowę, tak? Właśnie. Helmet, mam helmet, nie to, że są białe, to majtki spocone, to nie szkodzi, nie? Tak, tylko że to chciałbym, żeby to skręciło. To skręca w ogóle? To może skręcić? Kurde. Zacząłem się martwić, że to nie zadziała. Ale... Dobrze ci idzie. Kolega myśli. Na razie to idzie w jednym kierunku i trochę nie w tą stronę. Zróbmy tak, że może ty będziesz próbował oswoić jakiegoś dinozaura, bo będziemy patrzeć przez cały odcinek, jak plaga. To skręca czy to nie skręca? Nie wiem. Jak to nie wiem, jak to będzie tutaj skręca? Okej, okay. to może mi pomóc, bo powiem szczerze, że jeszcze tego nie robiłem nigdy. Nie robiłeś jeszcze, tak? Tutaj tak, nauczyciel Iron Man ci pomoże. Ogólnie jest taka sprawa, że musimy mieć uswojące pszczoły. To pszczolają. Okay. Ale nie, poczekaj, pterodaktylę będę mógł podnieść swoją żyłkę. Co tu się dzieje? Narkotyki, gdzie macie narkotyki? Halo? Nie wiem. Ja mam narkotyki pewnie. No tak, przecież ty jesteś głównym tutaj liderem. Lider narkotykens. Zobaczę, czy może w mortarze jest. Główna wiedzący... Czemu to się nie chce skręcić w drugą stronę? A powiedz mi, czy strzały masz jakieś? O. Mam strzały przy sobie. Przy sobie. No to fajnie. Tak. Nie działa to w ogóle. Zepsułem chyba coś. Wyrzuć strzały. Bo muszę od początku do końca robić dobry. Ja jestem na górze. A jesteś na górze. Okej, możesz być. Już ci dam strzał. Ile ich potrzebujesz? A ile masz? 10. No to... To 9. Dodam ci 5. 10. Chcesz? A, masz usypiające od razu. Tak, masz. Aha, masz a jeszcze już masz, jak już tak zbieramy? Wow! Jeszcze mi łuk zabierze, no. Tutaj Pawłowi łuk, ja zaraz podzielę. To tu leży łuk. A masz zwykłe strzały, czy nie masz? Łuk tu leży. Mam. Gdzie jest łuk? Tutaj. Pod pterodaktylem. A, tu jest. Dobra. Dobra, Paweł, słuchaj. Taka sytuacja. Sobie łuk tylko gdzieś tu wcisnę. Wciskaj gdzieś łuk, ja ci daję połowę strzał, które mam. To chyba nie skręca. Czy ci 5 starczy? Co ja robię? Strzały. A jest tu na dole. No, czekaj, co mi w ogóle potrzebne na robienie zwykłych strzał, bo nie pamiętam. Gdzie dałeś strzały, bo nie widziałem. Ja mam. Ja mam masz jeszcze, strzały. Nie rzuciłeś, okej, dobra. Nie rzucę. Co, dorobiłem troszeczkę tych strzał, bo mam narkotyki. Dobra, nie tak głośno, bo nas zaraz ściągną, wiesz. Zobaczcie, teraz wjazd policji będzie. Wow. Ja próbuję zamontować. Jak się robienie narkotyki ze zgniłego mięsa, to myślę, że nikogo by nas za to nie ściągali. Słabą popularność by miała, co mi się wydaje. Dobra, to idziemy coś z... Możesz mnie jeszcze ściągnąć na górę, zanim pójdziecie? Aha, no dobra. Poczekaj. Oj, wysycham. Dobra, muszę się napić. Trzymaj, masz te 10 strzałów. Leżą. Będziesz strzelał. Spróbujemy moją techniką zrobić, że żenklotem spróbuję tego... Randomować. Raptora złapać, na przykład. O Jezu, Kajon jest. I będziesz go sypiał po prostu, jak ja będę go trzymał, nie? Tylko jestem ciekawy, czy... Ten pterosiem będę w stanie podnieść w ogóle. Tu jestem. Dobra. Pyr. Yeah. To zepsuć znowu. Tak z ciekawości, to rozumiem, że tylko przelatujesz obok niego, czy musisz coś wcisnąć? Muszę prawy przycisk myszki wcisnąć, bo on wtedy podnosi. Możesz też podnieść, jak masz na przykład orły, mają dużo większy udźwig.
i potrafią udźwignąć taką świnię, tego wiesz, fiomię, tak to się nazywa? Tak. Można jakieś raptory i inne takie pierdole ponosić. Palu, czy tu pęku? Ja to rozwalam, muszę dobra, to rozwalić, to, bo to źle jest całkiem. Jest tak, że ja idę szukać raptora, zaraz przyjdę i ty będziesz go usypiał pszczołami. Dobra, dobra, okej. A ja tu już tego ostatniego chyba nie jestem w stanie ja zepsuć. Sobie... No? Ostatnio gdzieś tu było sporo raptorków, nie? Plaga, pamiętasz gdzie to było? Nie. A, pamiętam, no, ci było sporo. Dziękuję. Sporo raptorków. Mogłem je wytłuc, wiesz, bo ja biegałem i tłukłem wszystko, nie? Dobra, zaraz znajdziemy coś. I... Moje budowanie się nie udało w ogóle. Właśnie widzę, coś tutaj wisi w powietrzu tylko wyłącznie i nic więcej. Także prawie, dobrze ci poszło, działa. Naprawdę bardzo dobrze ci poszło. Gratulacje. Nie, bo to chyba nie da się skręcać nimi w lewo, w prawo, wiesz? Muszą iść prosto. Aha. Takie wrażenie. Czy jeszcze porobię testy, ale chyba się nie da. Halo. Dziurne. Halo. Rozgałęźnik pewnie musiałem postawić. A ja zamiast postawić rozgałęźnik to zepsułem wszystko. Ale jestem łebski. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Ej, naprawdę. Chyba to się dało zrobić, wiesz? Ale spoko. Zabierz Dodo i będzie gdzieś wywalił w powietrze, nie? O. Muszę się? Szczęklota jeszcze. A nie, mam miejsce przy sobie, co ja? Dobra. Tak? Dobra. Tylko, że jest masakra z tymi raptorami. Wcześniej, jak ich nie chcesz, to idź. O, tu proszę, 20 cię goni. Cię goni? Cię gonią, tak. To się zgadza, jak... Ty chcesz, ja to potrzebujesz, już nie. To jest masakra. Jakiś zielony drop. Także Paweł, nie do... Paweł, nie denerwuj się. To już się kameruje. Już się kameruje, wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie. Poczekaj, a nie, to Dilo. Dobra, to ja buduję dalej. Dobra, no, tego ewentualnie jak się nie uda, to ci Dildosa stajbujemy. Co? W ostateczności T-Rexa możecie, nie? Czy z T-Rexem może być problem, wiesz? Jakieś parę godzin dobrych jakichś tejmowania, to nie wiem, czy byś chciał. No ale widzisz, teraz by było adekwatnie levelowo, ponieważ masz najniższy level, będziesz miał Dilosa, ja mam T-Rexa, a Plaga ma Raptorka, no. Rozgałęźnik nie działa. Nie. Nie działa. No halo, teren, proszę się renderować szybciej. Ile chatek w ogóle? Co tu się ludzi zbiera? Gdzie? Minąłem teraz, jak wiesz co, od twojego domku, jakoś tak w lewo jechałem. Jechałem na pterodaktylu. Mhm. I spotykam właśnie trzecią chatkę chyba. Wow. Wow. Sporo, sporo. Podłapali temat. A, wkradniemy im się. No, ja proponuję drzwi zrobić, chłopaki, wiecie? To może pomóc troszeczkę. No ja proponuję najpierw dom postawić, bo te drzwi bez domu co tak. Drzwi bez domu, tak trochę wiesz, tak słabo będzie, nie? Może jednak nie pomóc, nie? Jak to powiedziała pewna artystka, cieszmy się z małych rzeczy. Tak? Tak. No właśnie. Tak, bo w nich coś tam jest zapisane. Podobno. Podobno, ale nie wiem co ona brała i od kogo. Także nie wiem, czy tam coś rzeczywiście jest napisane, czy może jednak nie. No zatrzęsienie Dilosów, a Raptora nie ma. Aha. Dobra, robię to tak. Wezmę tego twojego trajka, wiesz co? Pozbieram po prostu roślinki jakieś. Pewnie, że tak. Jasne, że tak. Zawsze możesz tam, wiesz, pomóc. Możesz go dotknąć. Znaczy, przejechać się na nim, wziąć tutaj, co ja pierdzielę, dobra. O czym on goda? Nie, wiesz co, ja tak mam czasami, że próbuję powiedzieć coś mądrego i nagle... A nie, czekaj, to wcale, kurde, nie było mądre. I lepiej się zamknę. Aha. Aha. To jest ta moja, wiesz, ciemna strona mocy. A. O, 23 narkobery od razu poszły. Od razu. 15. No bo wiesz co, tam jest bardzo dużo krzaków. On raz machnie i zbiera 10 krzaków na raz. Jej, udało mi się, dobra, idę z powrotem na górę. Będziemy mieć wodę. Przejdźcie ten okrzyk radości, nie? Jest! Zgadnij co super. Mam. Raptora. Stoi tu od wczoraj. Wczoraj też go miałem. O, przejmiecie raptora? No miejmy taką nadzieję. Jeśli mój Jean-Claude Van Damme go podniesie, to go przyjmiemy, a jak nie, to będę musiał zabrać tu Pawła. No to jest spoko, dacie radę. Dacie sobie radę, wszystko się uda. We can do it. Jesteśmy jednym wielkim zespołem, damy sobie radę wspólnymi siłami. Prawda? Ty! Czekaj, czekaj! To jest mój raptor! Jako, co on to robi? Twój raptor. Twojego raptora chcesz zajmować. Co on to robi? Bez żartu, przecież ja go nie tajmowałem. What? Dobra, ciekawy jestem, czy... What? Nie, nie spadaj. Trzeci level raptora. Cieszymy się. Bardzo, bardzo się cieszę, że spotkałeś swoją rodzinę w naturalnym środowisku.
Wreszcie możecie porozmawiać i nikt wam nie będzie przeszkadzał. O. O! I jest woda. I tak wody to ja nigdy jeszcze nie dociągałem tak wody w tej grze. Tak, on spuch trochę, wiesz? Ten twój. O. Spuch. Spuch, w sensie nie umie biegać teraz. Sorry za telefon. A, za dużo zjadł. Za dużo wziął niestety. To się akurat zdarza. Dobra, panowie, jest niedobrze. Znalazłem dwa albo trzy karma po drodze. Cicho sieć. I dwa T-Rexy, a nie spotkałem żadnego raptora. O. Aha. Także taka sytuacja. Spokojnie, po ostateczności może być T-Rex, nie obrażę się. Ja go spokojnie, pterodaktylem ci go przyniosę i będziemy go pejmować. No, dobra. Okej, dobra, to tak będzie wyglądać, wiesz. Mhm. No, to się na pewno wam uda. Ja trzymam kciuki tak za was. Najprościej będzie tak chyba, wiesz. Kurde. O, dobra, drugiego T-Rexa spotkałem, także z górki. Jak go odciążyć w ogóle tego twojego? No wyjąć z niego rzeczy musisz, no. Tak najzwyczajniej w świecie to działa po prostu. Wyjmuję z niego rzeczy, ale to nic nie daje. No daje, no. Ale wiesz, więcej co? Rzeczy jak musisz wyciągnąć. Jak ty na niego wchodzisz, to też on zyskuje ciężar, nie? A, no tak. Musisz bardzo dużo rzeczy wyjąć. Tam kilkaset wyrzucić na podłogę najlepiej drop od razu. No, bo nie zjemy tyle, nie? No, macie taką... Ja już zacząłem wyrzucać. Tam jej, naprawdę. Raptor! Dobra. Mam nadzieję, że nie mój. Człowieku, ten mój system działa wszystko. Praktycznie. Tylko hula i śmiga. Tylko teraz jeszcze muszę to poletko zbudować całe. Halo. Wow. Ej, nie mogę chyba podnieść raptora, czaisz? Tak? No. To chyba mamy ten lipę. No, large. Kurde, nie fajnie. Z tobą muszę lecieć, wiesz tak? Co, musimy to zrobić, tak? Najlepiej teraz pójdziemy troszeczkę w drugą stronę, bo tam też było chyba sporo raptorów, jak pamiętam. I pójdziemy na pieszo, albo ja Frankiem polecę. Mhm. Tylko, że jak się Franek znowu zagruje... Aha. To będzie lipa. Mamy dużo kamieni, Paweł? Niezbyt. Ja ci dam wszystkie już. Aha, no to ja już zacznę sobie szukać na własną rękę. Dobra, Paweł, tak zrobię. Pójdziemy na pieszo po prostu, przejdziemy się. Już do was wracam. 80. Dobra. Hej. Hej, szkoda, że nie można kurde komuś przekazać te jakiegoś dinozaura. Prawda? To by było lipo, bo tak to bym tego raptora dał, skoro już go zdejmowałem. No, powinna być taka opcja. Mówił, pewnie jakiś z chłopaków, wiesz, srajbu przylatywał i jak po prostu, a dziadnego, co mi tam. Rzucił sobie tam, mówi, a, przejmiemy. I teraz pół wyspy jest w waszych dinosach. Ło, ale mi się chciała gra. Jeden. Kurde, ale lipa straszna. Prawda. Nie muszę go opróżnić trochę bardziej. Mówicie, wyrzucaj całe setki. Tylko nie wyrzucaj czarnych czasem. Czarnych i białych. Fioletowych. Fioletowy metabolizm. Czarny, biały, fioletowy zestaw. Możesz wrzucać żółte i czerwone. Żółte, czerwone. O, to dobrze, że mówicie, bo akurat te żółte wyrzucam. A. Nie, żółte, no spokojnie. No i git. I fajnie. Więc cały czas się mylę klawiszami jeszcze. On tam ma drop u siebie, nie musisz wrzucać do swojego ekwipunku, wiesz. Ja wiem, tylko o. Ja się mylę cały czas, wiesz, i wchodzę przez I zamiast przez F. Aha. A. Taki mały, drobny błąd. Czy wiesz co, ja często zapominam w ogóle o tym i przytrzymuję E po prostu, nie? I zsiadam. Nie, jak przytrzymujesz E, to ci się kółeczko włącza. A, o kółko ci chodzi. No, dobrze. Coś zepsułem tutaj. Nie mam flintu ze sobą, naprawdę. Teren, ale to jest irytujące z tym terenem, no masakra pewnie. Co tam się dzieje? To renderuje mi się znowu. Wiesz, jak jednak lecisz tym pterodaktylem, to trochę zajmuje. Mhm. Właśnie. Dzisiaj rano przejąłem pterodaktyla i jak go już przejąłem i wracałem do domu, to go zeżarły dinozaury. Bo nie miałem siodła na niego i leciał za mną. Zeżarły go normalnie. Wziął i go zeżarły. Także taka moja historia na dzisiaj. Bardzo tragiczna. To jest bardzo tragiczna. Dobra, muszę teraz echolokację włączyć troszeczkę, wiesz. Lokacja jest spoko. Bo już jest lipa. Dobra. Spójrzmy z góry. A, tutaj! Jej. A nie tutaj. No, okej. Okay. So close. Ja zbieram materiały i zbuduję nam farmę i będziemy z tego farmili rzeczy. Nie wiem, czy to jest bardzo potrzebne w ogóle, opłacalne w sensie. Tyle ci powiem. Nie wiem, czy się uda dzisiaj to na odcinku zrobić, ale jestem pewny, że znajdę dla ciebie raptora, na pewno. Dobra, Paweł, okay. Jest dużo fiberów w trajku? Powinno być. Fiberów czy mamy? Dużo? Fiber w trajku, no.
48. Ja mam jeszcze dodatkowo 117. O, no to wrzuć do skrzynki te 117, jak możesz. Tobie się chyba nie przyda, a mi się przyda bardzo. Dobra, myślisz? Robimy przystanek. No, tak. A, fibery. Fiber. Jezus. Tak. Fiber to jest fiber, ten co z kwiatków zbierasz. Tak, to ten nie, co Trajk go zbiera to fibera, bardzo. To fibera tutaj w ogóle nie było, wrzucę ci 132. Wiesz co, bo ogólnie Trajk sam nie zbiera fiberu. Musisz go zbiera ręcznie. Trochę. Nie. Ale nie, ja w ogóle? Do skrzynki wrzucimy, wiesz? No dobrze, ale nie, no ma fiber Trajk, 200 sztuk przy sobie ma. Naprawdę? No, tak. Coś pozmieniać, bo ja pamiętam, że nie zbierał. A może ja wrzuciłem do niego kiedyś. A może ty wrzuciłeś, wiesz co, bo może. Właśnie mieliśmy ten sam problem z pierwszym naszym Trajkiem. Że wiesz, zbierał milion tych, ale jak potrzebowaliśmy na zbroje hajdowe, to już nie było na przykład w ogóle fiberu, bo nie było skąd wziąć po prostu, trzeba było rękoma zbierać. Kamienie potrzebuję. Kamienie nie mam, fibera 32 wrzucim. Potrzebujesz więcej tego fibera? Nie, fibera już mam wszystko, tylko kamienie mi są potrzebne jeszcze. Jak najwięcej w zasadzie, no bo setkę potrzebuję w sumie. Trochę mi zajdzie zanim to zbiorę, ale zbiorę. Zbiorę i zrobię. I będzie wszystko. Będzie cacy. Hej ho, to pracy by się przyszło. Będzie się lała woda, dżumyk. O, a to jest, patrzcie, to jest T-Rex. Jakbyście nie widzieli, o, to jest takie bydle. Ale nie jest czerwony wcale. Pomarańczowy. Nie, pomarańczowy pod brąz bardziej. To jest melanż brąz, on wcale nie jest rudy. Melanż brąz, to nie jest rude, okej. Melanż brąz. Melanż brąz, jest sakra. Jak już popuści w gacie i to jest taki melanż brąz. To jest sam melanż wtedy. Melanż brąz. No. Gdzie on wypuszcza kulkę? A wypuszcza pod siebie od czasu do czasu. Kulę ukularzy, człowieku. O, daj spokój. Potrafi kulę ukularzy. Się zbiera w sekundę, żyło? No. Dobra, czekaj. No, to co? Kamienie możesz pomóc zbierać. Aha. On leci po ciebie, ale zanim tu dotrze, to możemy kamienie wyzbierać. Zejdzie z tymi kamieniami. O, ja mam dopiero 50. Potrzebujemy 100. Dobra. Zbieram. Tu. O, tak zbierasz. Ja to z ziemi zbieram. Szybciej idzie chyba. Ej kurde, to wszystko wygląda identycznie. Ja pierdykam. Ja muszę sobie, wiesz co, wezmę całą mapę i sobie będę zaznaczał takie pineski. Powieszę sobie ją na ścianie i będę pineskami zaznaczał, gdzie byłem. Tak, tylko jeszcze, żeby się odnaleźć, gdzie aktualnie jesteś, to też no, jest. No, dobra, jest. Bo na mapie jest nie zaznacza. Jest ten sam punkt, który ostatnio wiedziałem, gdzie jestem. Okej. Okay. Ja muszę, wiesz, zrobić ogólnie oddzielną serię z takich odcinków, gdzie po prostu odnajduję was. Tak. To będzie no, to najlepsza najdłuższy seria. Odcinek. To będzie najdłuższy odcinek w ogóle, nie? No to dzisiaj już 2 godziny były. Tak. Ja już mam sporo kamieni. Bardzo, bardzo dobrze mi idzie zbieranie kamieni na łące. To jest skill mój w tej grze po prostu. Szanklot. Ja mam za dużo rzeczy. Już przeciążyłeś się. Przeciążyłem się, no. Ja też się już przeciążyłem właśnie. W sumie mogę zawołać jakąś zwierzynkę i mnie podwiezie, ale... Ale już doniosę. Doniosę, bo zbieram po drodze jeszcze więcej kamieni. Ojej, ledwo idzie bieda. Przeciążony już jestem. Lipa. Tak? Ja wędruję powoli. Nie, bo powoli. Ogólnie ja jestem cały czas przeciążony, także ja muszę porzucić parę rzeczy. Nie wiem skąd to się w ogóle wziął. Dlaczego jestem taki przeciążony? Co to? Może potrzebujesz zrobić zdrową. Za dużo zjadłeś, albo musisz to właśnie. Kuba zawsze pomaga. To jest, wiesz, to jest udowodnione naukowo. Naukowo i społecznie i. Zrobisz kupę, jak chudniesz. To jest cud dieta. Nie, a tak serio? Da się coś zrobić z tym? Nie. No musisz rzeczy nawyrzucać, albo sobie zlevelować, żebyś więcej nosił, no. Wiesz co, ogólnie jest tak, chłopaki, wiesz, i wszyscy w sumie mówią, hop. Żeby raczej levelować tak do 200 mniej więcej tego cape'u, tak żeby do udźwigu, nie? Cztery kamienie dosłownie potrzebuję, Paweł. O, Paweł, rzucisz mi kamienie? Daj kamienie, pomogę ci nieść. Czekaj, dam ci. Pomogę ci nieść, no. Weź to ode mnie. Dzięki. Super. Dobra. Nara. Zrobiłem sobie tą krajoznawczą wycieczkę. Tak. Wycieczkę krajoznawczą, tak. To już jest wszystko ok. Large cropstone. Hop. Dobra, teraz diabeł na spokojnie. Jesteś przy tym, idziemy prosto. Skręcamy w lewo. Aha. O, dostałem level za zrobienie tego. Bardzo się cieszę. Nie.
Jak to nie? Dostałem. A nie, mówię do siebie, nie. To nie wiem. Nie wiem. Ty, no słuchaj, co tu się stało? Dlaczego to wszystko wygląda inaczej? Jestem przy twoim domku, lecę tak jak wcześniej i nagle znikam. Gdzie ja jestem? Co ty, diabeł? Dobra. Zdarza się. O Jezus Maria, to było to naprawdę przez cały czas. Paweł, jeszcze kilka kamieni masz, czy już nie masz? Kilka kamieni, ja w ogóle nie mam. Ja muszę się wypróżnić, bo ja nie jestem w stanie nic nosić kompletnie. Aha. Mówiłem, ja muszę jeszcze kilka kamieni znać. Oto. Iron Man. O, jesteś już? Okej. Okay. No, dobra. To co? Czekaj, temu Trajkowi dam jeszcze trochę jedzenia. Już w sumie. Hop. Tu Trajk nie ma jedzenia? No nie, ale ja mam za dużo. A. Wiem, że on głoduje, nie wiem, było. Okay, jestem gotowy, to co, możemy iść, tak? No tak, możemy iść. Dobra. Masz strzały, będziesz strzelał. Jak coś, to ja będę przyjmował na siebie cały damage na przykład, a ty będziesz sobie go usypiał. Co ty na to? Mm-hmm. Bo ja wiesz, dobra. Ja i tak, jeśli chodzi o raptory, to wytrzymam spokojnie, bo mam metalową zbroję, nie? Metalową zbroję ma. Nie działał pół godziny i nic mu się tam nie powinno stać. Gdzie my ostatnio plagę załapaliśmy tego twojego raptora? A, na plaży chyba. No miejmy nadzieję, że się zespawniło coś tutaj. Bronto. O, długa szyja. Co tam? Wielkozaurus. Wielkozaurus, o. To rzeczywiście. Dobra. Ja zrobiłem dobre, czy nie ostatnio dobre? Ostatnio z plagą chyba złapaliśmy gdzieś w tym miejscu tego raptorka. Wiecie co? To jest taka lipa, że one mają randomowy spawn, wiesz? I będzie ciężko. Ja chyba zły zrobiłem rozgałęźnik ostatnim razem. No tak, źle zrobiłem. Dlatego nie działał. One są agresywne, czy nie? Jak to jest? Raptory? Oj, no. Bardzo, bardzo agresywne. Ej, naprawdę, no, zły rozgałęźnik wtedy zrobiłem. Wszystko by działało za pierwszym razem, wiecie? Czyli strzeliłeś coś? No, strzeliłem bardzo i teraz muszę od nowa wszystko robić znowu. Ojej. Ale jak zadziała, będzie cieszyć podwójnie. Tak, tak. 10 kamieni potrzebuję. Też sorry, że tak biegam szybko, zapomniałem, bo ja mam sporo dodany w staminę. Ale, Paweł! Kamienie, kamień. A tu jest Paweł. Szybki, nie? Taki jest Paweł właśnie. Szybszy od Ironmana, ta. 10 kamieni. Ekspresowo. Dobra. Tu z tego co pamiętam, Lesz. Ostatnio były jakieś dziwne rzeczy. Raptory, karne i inne takie. Więc miejmy nadzieję, że spotkamy w końcu jakiegoś raptora. Mam nadzieję, że was nie zjedzą. Nie, mamy. Nie zjedzą. Daj spokój. Będę bronił. Czekaj. Trajk. A on będzie bronił go. Będzie go bronił. Go bronił będzie. O, będzie coś to? Tam jest, czekaj. Hop. O, tak, to jest ten rozwiązanie. Wiesz co, chyba Paweł jak się skończy na tym, żebyś miał tego Dilosa. Jak Dilosa, nie. Bo się coś bardzo, nie no, śmieje się. Kapciorka. Dobra. Ten. Do wody ma wejść? No, wej się woda. Jak coś będę zabijał piranie, także nic. Ale raczej nic nie ma. Ja zrobiłem to. Dobra, to musimy zrobić w ten sposób, że jak się uda nam go uśpić, tego raptora, no. To weźmiemy i zostaniesz przy nim. Ja skoczę szybko po Franka i będę zdobywał prime meaty. Tutaj widzę, że tego jest sporo. No on się powinien tak w ciągu 5 minut, 10 może, jak dobrze pójdzie, zdejmować. Poczekaj, jeszcze. Dobra, teraz już idę. Jej! Jeszcze kunam, wiesz? Aha, ej, chłopaki, działa! I zgubiłem cię chyba. A, tu jest. Działa! Działa, zrobiłem poletko, jest nawodnione 600x600. O. Ej! Mogę sadzić warzywy. Warzywy mogę sadzić już. Warzywy? Tak. Warzywy mogę sadzić. Jesteś? A, tu jesteś. No, dobra. Idziemy. Ja musisz się sobie blisko mnie trzymać, a ja tak wybiegam cały czas do przodu. Czekaj. Jezu, strasznie że to T-Rex tam jest. Nie, dobra. O, kupa T-Rexa się przyda do nawożenia, prawda? Tak, ale to musisz najpierw najlepiej w kompostownik to wrzucić. Halo, raptory. A jak nie wrzucę, to co, nie zadziała? No zadziała, tylko wiesz. Lepsza kupa jest lepsza. O. Najlepsza jest kupa brontozaura, nie? Bo jest ogromna. Hej. Daj kupę. Kupę daj. Halo. O, zabrałem kupę Drake'owi. Czekaj. No. To jest karno? Bo ciemno się robi, chłopaki. Jest zbugowany. No.
Taki ciemno wam się robi, wiecie o tym. No dobra, skorpion? Dobra. Tak, to jest... Co tu się stało w ogóle? Wygląda jak w muzeum, stary, widzisz? No, dokładnie. I one się nie ruszają w ogóle, nie? One są żywe chyba. Nie, nie żywe, lol. What? Ej. Okej, to idziemy dalej w takim razie. Idziemy przez noc, mogę go zabić? Teraz możesz go tak, 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 tak. Najlepiej siekierką w skorpiony, bo one dają dużo chityny. A jeśli chodzi o karno, to raczej właśnie kilofem, bo możesz jakieś flamingy z tego wyciągnąć, to w sumie spróbuję. Wiesz co, tak bije i nic się nie dzieje. Okej, okay, ten działa. Keratyna mi dał. Nie, jakiś... Wow, co jest? Puść mnie! Co? Bo zacząłby ten, złapał mnie i nie chciał puścić. Puść mnie. A mi już wszystko działa, normalnie mam ten, polecam. Widziałeś to? I teraz tu się pokazał ten karno, przed sekundą. Ja go rozwaliłem. Nie wiem, wiesz co, jakieś bugi muszą to być. A ten największy można go też jakoś przejąć? Brontozaura? Brontozaura, no. Jasne, że tak, można, tylko... Ja się tego nie podejmę. Brontozaurus. Znaczy wiesz co, o... Nie, kurde, to nie. Ten, byłaby moc. I ciekawe, jak dużo urośnie tego w tym ogródku. Czy to się opłaca robić, czy nie lepiej chodzić po prostu po krzaki? Od cholery tego rośnie, naprawdę. Tylko musisz mieć kompostownik. Bo wtedy rośnie na potęgę naprawdę tych narkoberisów i wszystko. I wtedy trajbisz jest bezużyteczny. A, to spoko. Nic nie zmówi, ale czas nam się powoli kończy, wiecie? A właśnie, tak. Trochę się zagadaliśmy. I co? Kurde, zgadaliśmy się niestety, no. Wybacz, Paweł, chciałem ci załatwić, ale się nie udało, nie urosły. Następnym razem załatwimy, myślę, wiesz? Tak to zrobimy. No, bo chociażbym się starał. Już się wieczór zbliża, to jest raz, a dwa, no... Pół godziny! Pół godziny, tak jest, pół godziny. No dobra, to co, wracamy szybko do domu i będziemy kończyć, nie? Nawet już możemy kończyć. Nawet już możemy kończyć. Kiedyś wrócicie. Wrócimy. We can do it. Także trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce. Tak, trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.